Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Berendt, jestem dziennikarką The New York Times, a dziś mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, Biedroń Live w Gazeta.pl. Dzień dobry Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i witam w newsroomie Gazeta.pl. Cała największa przyjemność po mojej stronie. Dzień dobry Pani i dobry wieczór Państwu. Co nas czeka podczas dzisiejszego spotkania? Naszemu gościowi, poza pytaniami od redakcji, zadamy także Wasze pytania. Te pytania zbieramy już od zeszłego tygodnia. Zadawaliście je za pośrednictwem Facebooka, Twittera oraz wysyłając je przez Snapchata. Na ulicach Warszawy zbierał te pytania także nasz reporter Tomek Golonko. I zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze, że Wasze pytania i komentarze opatrzone hashtagiem Biedroń Live ciągle do nas wpływają. Jeżeli więc jest coś, o co chcielibyście zapytać naszego gościa, jest niepowtarzalna okazja, możecie zrobić to teraz na kanałach społecznościowych Gazeta.pl. Dobrze, Panie Prezydencie, tyle tytułem wstępu. Spotykamy się 10 miesięcy od momentu, w którym został Pan wybrany prezydentem Słupska. Co w tym czasie udało się Panu realnie osiągnąć? Z czego jest Pan najbardziej dumny? Ojejku, najbardziej dumny to wiem, z czego jestem, z mieszkańców, bo to dzięki nim jestem prezydentem miasta i to oni pokazali coś, czego zazdroszczą im w innych miastach. I może nie chodzi tutaj o Biedronia, ale chodzi o to, że dokonali jakiejś zmiany, która jest nietypowa, bo z reguły miasta, mieszkańcy mieli takie poczucie, że padają zakładnikami jakichś partii politycznych, które wygrywają u nich w mieście, dzielą później, robią koalicje, tworzą jakiś układ. A tutaj nagle okazało się, że prezydentem miasta został ktoś, kto nie jest z żadnej partii politycznej, z żadnego układu, przychodzi z zewnątrz. I myślę, że to sprawiło dużo takiej radości, ale też nadziei dla mieszkańców miasta. Oczywiście ta radość i nadzieja dzisiaj są weryfikowane i wiele osób, myślę, że żałuje, że głosowało na mnie. Oczywiście, bo zmiany, które ja dzisiaj przeprowadzam, nie dla wszystkich są radosne. Mhm. Cięcia w spółkach miejskich, profity, które kiedyś niektórzy mieli, a które je zabieram dzisiaj, oszczędności, zaciskanie pasa, reorganizacja instytucji kultury, reorganizacja oświaty. To nie są rzeczy, z których wszyscy się będą cieszyli. Mhm. Oczywiście one docelowo mają służyć temu, żeby miasto sprawniej działało, no ale niestety, gdzie drzewa robią, tam wióry lecą i tutaj oczywiście też niestety. A jeżeli chodzi o Pana głośne obietnice wyborcze, darmowy internet dla mieszkańców miasta i darmowe stołówki dla dzieci w szkołach, jak idzie wdrażanie tych projektów? Darmowe stołówki dla dzieci w szkołach to nie bardzo chyba było w programie, ale na pewno darmowy internet. Mam problem z tym darmowym internetem, ponieważ ja zajmuję się, jutro zresztą prowadzę taki panel z jedną z firm internetowych na kongresie Smart Cities w Warszawie. Mhm. I tam będziemy mówili właśnie o darmowym internecie. Okazuje się, że te wszystkie nasze hotspoty dzisiaj nie są całkowicie atrakcyjne, bo wszystko jest w komórce. Internet jest praktycznie za darmo i nie potrzebujemy już hotspotów. Już dzisiaj się nie chodzi z komórką po mieście i się szuka hotspotu, tylko ma się internet, tak jak ja czy pani, po prostu non-stop w pakiecie za darmo. Więc w naszym mieście chcemy doprowadzić do tego, że ten internet, który jest dzisiaj za darmo, żeby on po prostu był praktyczny, żebyśmy doprowadzili do tego, że w komórce na przykład mieszkańcy mojego miasta będą mieli informacje, czy autobus jest spóźniony, czy nie, żeby mogli zrobić zdjęcie dziury w chodniku, przesłać i od razu prezydent miasta zobaczy, że jest dziura i trzeba natychmiast wysłać tam służby porządkowe. Jakaś starsza osoba, jeśli będzie potrzebowała pomocy, to naciśnie jednym przyciskiem gdzieś tam jakąś aplikację i natychmiast dostanie tę pomoc. To dzisiaj jest przyszłość naszych miast, a nie hotspoty, bo internet, tak jak powiedziałem, jest wszechobecny. Panie Prezydencie, zapytam, dźwięk wyciszony w telefonie? Wyciszony od... To jest niestety straszne, od 4 lat. Jak to? Ja przyznaję, nie jestem wielkim fanem rozmów telefonicznych i pisania SMS-ów. Moi znajomi to wiedzą, ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, że nie można się do mnie dodzwonić często. Potwierdzam. Tak? No właśnie. To mi bardzo przeszkadza w pracy. Ja wolę mieć kontrolę nad tym, kiedy z kim się komunikuję i chcę sam dokonywać świadomie tego wyboru. I od 4 lata temu postanowiłem, że będę na trybie wyciszonym i tego tutaj przycisku nie zmieniłem od tego czasu. I to jest naprawdę, polecam Państwu, to naprawdę przynosi spokój w życiu.
Dobrze, to do rozważenia wszystkim. Na szczęście też nie mam szefa, który do mnie dzwoni, więc sam sobie jestem szefem, więc nie muszę się bać, że szef dzwonił, a ja nie odebrałem. To jest plus. Dobrze, panie prezydencie. Przejdźmy do pierwszego pytania zadanego przez naszych widzów na Facebooku i Twitterze. Pani Beata właśnie na Facebooku odnosi się do głośnej ostatnio sprawy w Słupsku. Urząd Miasta wystosował prośbę do kilku instytucji, w tym kościoła, o udostępnienie trawników i terenów zielonych dla psów. Jest pan na pewno zaznajomiony ze sprawą, a pytanie pani Beaty brzmi, czy to się godzi, żeby na byłym cmentarzu przy kościele urządzać wybieg dla psów? Przy pańskiej wrażliwości sądzę, że ktoś pana wkręcił. Pachnie mi to, ups, śmierdzi mi to sabotażem. No tak, ale to jest, my żyjemy w dobie informacji medialnych, ich jest tak dużo i tak ciężko je wszystkie weryfikować, że łatwo jest manipulować ludźmi. Ta prośba dotyczyła tylko i wyłącznie tego, żebyśmy uprzątnęli znaki, które są już nieaktualne. My po prostu w Słupsku nadal, tego już nie spotkamy na przykład w Warszawie, mamy znaki, że nie można wprowadzać zwierząt na trawniki, bo były takie rozporządzenia, prawa obowiązujące w poszczególnych miastach, które ograniczały psom wchodzenie, czy kotom, czy innym zwierzętom na trawniki. Prawo się zmieniło, a nasze znaki w Słupsku zostały. I my po prostu poprosiliśmy o uprzątnięcie tych znaków. Nie ma żadnego... ta sugestia, że tam przy tym kościele miał być jakiś wychodek dla psów, to jest straszne. No, nie ma żadnego wychodka, zresztą w Słupsku nie ma czegoś takiego. Ja nie wiem, czy w jakimś mieście w Polsce są takie, po prostu są trawniki wszędzie. I to jest jeden z pewnie kilkuset trawników w naszym mieście, gdzie stoi znak, jeden z kilkudziesięciu pewnie znaków w mieście, które po prostu poprosiliśmy, żeby uprzątnąć, bo jest tam błędna informacja. Dzisiaj psy w Polsce można wprowadzać na każdy trawnik publiczny. I informacja, która tam jest podana, jest po prostu nieprawdziwa. Ja jako gospodarz miasta muszę podawać prawdziwe informacje, a nie nieprawdziwe. Więc ktoś próbuje państwem manipulować, proszę w to nie wierzyć. Dobrze, dziękuję. Pani Beato, dziękujemy bardzo za to pytanie. Mam nadzieję, że pan prezydent uspokoił panią tą odpowiedzią. Kolejne pytanie z Facebooka zadaje pani Wiola Ryzgryz i nawiązuje z kolei do informacji sprzed kilku dni odnośnie słynnego już chyba liczenia krzyży. Po co było panu, panie prezydencie, to liczenie krzyży? Chodzi o jakieś normy? Nie, no to kolejna rzecz. Ja nawet posłyszałem, że to gdzieś zostało chyba już policzone. To do niej mi było. No, obywatel pyta, urzędnik musi odpowiadać. Prawo do informacji publicznej jest świętością. I myślę, że gdyby ta pani, która pyta, chciała się czegoś dowiedzieć, a urzędnicy by jej odmówili, to pewnie byłaby niezadowolona. I ja nie jestem od tego, żeby oceniać, czy pytanie w sprawie krzyży jest zasadne, czy niezasadne, ale jestem od tego, żeby odpowiadać, bo zaraz urzędnicy uznają, że jak pani zapyta na przykład, ilu jest urzędników w ratuszu, to prezydent pomyśli, nie, to jest pytanie niezasadne, nie będę odpowiadał tej pani. Albo ile wydaje prezydent na benzynę, ile prezydent zarabia i tak dalej, i tak dalej. Ktoś uzna, nie, to nie jest zasadne pytanie, więc wchodzimy w jakieś kompletnie arbitralne decyzje, a decyzje urzędnika nie powinny być arbitralne, ale zgodnie z prawem. A prawo dostępu do informacji publicznej mówi, że kiedy mieszkańcy pytają, to urzędnicy mają obowiązek odpowiadać. Dlatego odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, nie bardzo mnie interesuje, ile jest krzyży w naszym mieście czy w naszych urzędach. Z tego, co wiem, to nie jest ich aż tak wiele zresztą. Dziękuję. Pani Wioli, ponownie dziękujemy za pytanie. Mam nadzieję, że to była satysfakcjonująca odpowiedź. Proszę zauważyć, co interesuje ludzi, to też jest ciekawe. Dobrze. Że nie pyta mnie, panie prezydencie, jak tam budżet, czy pozycja 374.1 została zmieniona i przesunięta na pozycję 407. Ja chciałbym zaapelować, bo to jest ciekawe, że my się ekscytujemy kupami, krzyżami, jakimiś innymi takimi informacjami, które są takie dość medialne, a mało interesujemy się na przykład tym, ile kosztuje wybudowanie drogi, jak wygląda budżet miasta. Pytanie do państwa, jeśli nas oglądacie, ile wynosi budżet państwa miasta?
Myślę, że niestety tylko garstka jest w stanie odpowiedzieć. Pani mieszka w Warszawie. Tak. Wie Pani, ile wynosi budżet miasta Warszawy? Nie mam pojęcia. I ja też nie wiedziałem, jak mieszkałem w Warszawie. Jak studiowałem w Olsztynie, nie wiedziałem, ile wynosi budżet Olsztyna, a to jest najważniejsza rzecz. To są moje pieniądze, nasze pieniądze, które są wydawane przez jakichś radnych, urzędników, prezydentów miast, a kompletnie się tym nie interesujemy, a dajemy się wciągać w dyskusję o kupie, o krzyżu, o jakichś innych rzeczach. I nad tym ubolewam i chciałbym to odczarować i doprowadzić do tego, żebyśmy zaczęli dyskutować o naszych pieniądzach, o naszych budżetach. Ma Pan jakiś pomysł, jak to zrobić? Bo to jest bardzo trudne. W jaki sposób skłonić ludzi do dyskutowania o rzeczach, które się wydają im nudne? Bardzo. Mam dużo pomysłów. Na przykład chcę zrobić w przyszłym roku taką informację o budżecie w formie komiksu, czegoś w takiej atrakcyjnej formie i pokazać na przykład, ile miasto dokłada do jednego biletu, do jednego ucznia, ile dokłada do teatru w naszym mieście, ile kosztuje wyremontowanie metra chodnika, ile prezydent wydaje na podróże. Niech ludzie wiedzą, ile ja wydaję na podróże, bo to jest informacja publiczna. Żeby ten budżet był taki namacalny, żeby ludzie czuli ten budżet. Dzisiaj nikt nie czuje budżetu swojego miasta, albo niewielu. Interesują się tym radni, urzędnicy, prezydent, może garstka dziennikarzy i tyle. A to są nasze pieniądze. I warto, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, bo łatwo jest oczywiście ludzi angażować w kupę, w krzyże czy inne rzeczy, a trudniej jest angażować w te sprawy, które naprawdę mają dla nich znaczenie. Czy ile kosztuje chodnik, czy ile kosztuje utrzymanie szkoły. To prawda. Państwu przypomnę, że nadal możecie zadawać pytania Robertowi Biedroniowi na kanałach społecznościowych Gazeta.pl, tylko pamiętajcie o hashtagu Biedroń Live. A wracając do Pana. 10 miesięcy upłynęło. Jedna rzecz, z której nie jest Pan dumny, jedna rzecz, którą zmieniłby Pan, mając tę wiedzę, którą ma Pan dzisiaj? Z której nie jestem dumny po 10 miesiącach prezydentury? Którą zmieniłby Pan, gdyby wcześniej miał tę wiedzę, którą posiada Pan dziś? 10 miesięcy temu namówiłbym mojego partnera, żeby przyjechał do Słupska i zamieszkał ze mną. To w życiu osobistym, a w życiu publicznym. Myślę, że więcej się komunikował z moimi współpracownikami, bo w tym feworze wielkich zmian, zaangażowania, takiej presji, że trzeba ciągle pracować jeszcze więcej, bo wszyscy się tym interesują, każdy chce, żeby efekty były tego. Myślę, że powinienem więcej rozmawiać z moimi współpracownikami w postaci urzędników, bo oni chcą więcej wiedzieć i mieszkańcami. Tutaj akurat jest całkiem nieźle, ale myślę, że przede wszystkim urzędnikami, więc to bym zmienił. I pytała Pani też, co mi się udało, mam nadzieję. To było moje pierwsze pytanie. Tak jest. Najbardziej zadowolony. Chyba z tego, że mieszkańcy mają poczucie, że nie żyją na jakiejś prowincji, że Słupsk ma ogromny potencjał, że tak wiele się mówi o naszym mieście i to dodaje też energii innym miastom. Jak rozmawiam z moimi kolegami i koleżankami z Wałbrzycha, z Legnicy, ze Świdnicy, z Konina, to oni mówią, nareszcie gdzieś zaczynamy istnieć, nareszcie się o nas mówi, nareszcie gdzieś się pokazujemy, uczestniczymy w tej dyskusji, nie dominuje nad nami Warszawa, Poznań, Wrocław, te duże metropolie, które dzisiaj się rozwijają, mają dużo energii, mają wielu mieszkańców, fajne inwestycje, wypasione drogi, Pendolino tam dojeżdża, a my biedaki ze średnich i małych miast, no gdzieś żyjemy na tej prowincji i nikt o nas nie słyszy. Więc ja chcę doprowadzić do tego, że też wykorzystać to zainteresowanie moją osobą, żeby pokazać, że Wałbrzych, Świdnica, Legnica, Konin, Ostrów Wielkopolski są naprawdę bardzo fajne miasta, wcale nie gorsze od Wrocławia, Poznania, Krakowa czy Warszawy. Jaki jest dalszy plan na Słupsk? Z czego miałby Słupsk być znany? Taka jedna rzecz na przykład. No dzisiaj Słupsk jest znany głównie ze swojego Biedronia, prezydenta, tak jest. Pewnie, ale też pewnie może być znany na przykład z Witkacego. My mamy największą na świecie kolekcję dzieł Witkacego. No właśnie, i niewiele osób o tym wie. Wiele robimy, żeby to promować. Będziemy robili jeszcze więcej. Może powinienem przychodzić z koszulką Witkacego albo jakiś krawat taki pomalowany w stylu Witkacego. Chociaż
Niektórzy mówią, że ja mam wiele wspólnego z Witkacym ze względu na to, że też uważam, że należałoby pewne rzeczy związane na przykład z marihuaną uregulować i tak dalej. Witkacy był wielkim zwolennikiem eksperymentów w tej dziedzinie. Nie tylko z marihuaną. Nie tylko z marihuaną. Tutaj mamy wiele ze sobą wspólnego i to też trzeba pokazywać tego Witkacego, ten potencjał naszego miasta, że jesteśmy nad morzem. Niewiele osób wie, że Ustka i Słupsk to jest Dwumiasto i tak naprawdę my stanowimy jeden organizm i warto do nas przyjechać, żeby poznać te dwa miasta, bo Słupsk ma też świetną historię, świetną tradycję, przeszłość, piękne zabytki, które warto zobaczyć i odkrywać te miasta średniej wielkości właśnie, bo już tyle razy byliśmy w Krakowie, tyle razy byliśmy we Wrocławiu, w Warszawie. Zobaczmy coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Zobaczmy Witkacego, zobaczmy zamek w Słupsku, zobaczmy nasze spichlerze, zobaczmy, pojeźdźmy na rowerze z jedną z najlepszych infrastruktur, ścieżek rowerowych w naszym mieście, więc przyjeżdżajmy i poznawajmy takie miasta. One są też fantastyczne. Panie prezydencie, pan mówi o jakby polityce na tym poziomie lokalnym, natomiast nie da się uciec od tego, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Pan naturalnie nie startuje, ma zobowiązanie względem mieszkańców Słupska. Zamierzamy ich dotrzymać. Ku zawodowi Janusza Palikota. Ale nie da się ukryć, że nawet gdyby pan kandydował, to według ostatnich sondaży jest możliwość, że być może nie dostałby się pan do Sejmu. Dlaczego? Bo lewica kuleje. Ale ta lewica jest bez Biedronia dzisiaj w wyborach, więc czyli znaleźliśmy już przyczynę kryzysu na lewicy. Nie, myślę, że dalej. Myślę, że nie, to nie jest przyczyna kryzysu na lewicy, ale myślę, że jest coś na rzeczy, że brakuje wiarygodnych liderów. Że dzisiaj lewica potrzebuje tej wiarygodnej twarzy i ja mam wrażenie, że ci starzy, ograni liderzy nie spełniają tej roli. Jest na szczęście, jest Baśka Nowacka, która jest całkiem mocną liderką i mam nadzieję, że to będzie przyszłość tej Zjednoczonej Lewicy. Jest Karolina Piechna-Więckiewicz, jest kilka nowych twarzy, kobiet również, które mogą stać się w przyszłości liderkami i mogą być też takim głosem w tej dyskusji, która dzisiaj spolaryzowała prawica między Ewa Kopacz z Beatą Szydło. I one mogą być tym klinem, które wejdą między nie i pokażą, że polityka może być inna. Polityka może być bardziej otwarta, tolerancyjna, europejska, progresywna. Taka jest Baśka, taka jest Paulina. Ja bardzo im kibicuję i bardzo kibicuję Zjednoczonej Lewicy, ale też kibicuję bardzo Nowoczesnej, bo to też jest bardzo ciekawy projekt. Tam jest wielu moich przyjaciół, ludzi fajnych, zaangażowanych. Polska potrzebuje takiego myślenia właśnie nowoczesnego i też bardzo im kibicuję. I młodych liderów. Co w takim razie jest nie tak z tymi starymi liderami? Janusz Palikot, Leszek Miller? Brak wiarygodności. Oni stracili na tym, że te hasła, które ich wyniosły, okazały się niestety często tylko pustymi słowami. Nic za tym nie szło, nie szły czyny. Konkretnie, których obietnic nie dotrzymali Palikot i Miller na przykład? Ja pamiętam, ja byłem kiedyś członkiem SLD i pamiętam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej szedł do wyborów z takimi równościowymi postulatami, a później zaczął likwidować bary mleczne. Leszek Miller stał się rzecznikiem trzeciej drogi, podatku liniowego, Tonego Blaira, który stał się liberałem. No to było wielkie rozczarowanie dla wielu, bo dzisiaj elektorat taki równościowy, prospołeczny, otwarty oczekuje lidera, który będzie myślał właśnie w takich kategoriach. Leszek Miller niestety tak nie myślał. Podobnie z Januszem Palikotem, który akurat jest bardzo równościowy, otwarty, tolerancyjny, progresywny, ale z kolei tutaj forma była nie taka. Janusz jest bardzo inteligentnym facetem i chyba jego myślenie dzisiaj niestety zbyt często wyprzedza jeszcze jego czasy. Janusz Palikot jest erudytą. Rozmowy z nim, on był u państwa, z tego co wiem, na hangaucie, to jest orgia intelektualna przebywanie z nim. Z nim można porozmawiać na wiele tematów, które ja sam nie jestem w stanie udźwignąć, pewnie większość z nas nie jest, tylko że on to ubiera w takie szaty, które często odrażają ludzi, które sprawiają, że czujemy, że to nie jest to, czego byśmy oczekiwali od poważnego polityka.
Ale cieszę się, że Janusz jest w polityce, bardzo mu kibicuję, bo uważam, że on jest bardzo potrzebny w polityce i jego czasy dopiero nadejdą. Tak myślę. To jest przyszłość jakaś tej Polski otwartej, nowoczesnej. Myślę, że on jest też na tyle inteligentny, że się dużo nauczył. Mhm. Że on wie, że wyciąga też lekcje z tych błędów, które popełnił. Ja mu bardzo kibicuję, bo naprawdę z nim pracowałem przez 3 lata i wiem, że to jest fantastyczny facet z ogromnym potencjałem i on może wnieść bardzo dużo do polskiej polityki. A gdyby oprócz kibicowania jeszcze miałby mu pan doradzić, co by to było? On chyba posłuchał trochę tych porad, bo się uspokoił, więc myślę, że przede wszystkim powinien się uspokoić, stać się poważny. Bo on ma dużo do powiedzenia, tylko jak on to ubiera w taką formę błazenady, przerysowania, to traci swój sens. To stając się wulgarnym, on też pewne tematy niestety przekreśla. A on mówi rzeczy ważne. Kiedy wystąpił z pistoletem i z penisem, on mówił o rzeczy ważne, o przemocy wobec kobiet, o molestowaniu. Tylko że niestety, tak jak z tymi krzyżami i kupami, społeczeństwo skupia się na penisie i na pistolecie, a nie na molestowanej kobiecie i tym problemie dotyczącym przemocy. Więc myślę, że on się wiele nauczył i dzisiaj nie będzie popełniał tych błędów, czego mu bardzo życzę, bo naprawdę jestem jego wielkim fanem i uważam, że Janusz jest niezbędny w polskiej polityce. Dziękuję. Przejdźmy teraz do pierwszego z pytań zebranych na ulicach Warszawy przez naszego reportera Tomka. Poproszę o nagranie. Panie Robercie, kiedy zostanie pan naszym prezydentem? Czy ja mam od razu odpowiadać? Czy to jest cała seria? Nie, bardzo proszę. Więc kiedy możemy spodziewać się? Ale ja już jestem prezydentem. To pani była ze Słupska? Nie, to była pani z Warszawy. A, bo myślałem, że to jest pytanie sprzed 10 miesięcy. Ale wymiguje się pan od odpowiedzi. Nie, no ja już jestem prezydentem i myślę, że to jest okej. Okay. Już zostałem, to odpowiadam pani. Jestem i nie zamierzam tego zmieniać na razie. Wie pan co, gdybyśmy mieli puścić więcej takich pytań, to większość z nich byłaby odnośnie tego, czy będzie pan kandydował na prezydenta Polski za 4 lata. Ja myślę, że tutaj, nie wiem czy na tym krześle, ale na pewno wielu polityków już było pytanych o to w przeszłości, kiedy zostaną premierami, prezydentami i dzisiaj nawet nie pamiętam, jak się nazywają, chociaż sobie robili wielkie billboardy, że premier z Krakowa, nasz prezydent jakiś tam, Tusk i tak dalej. Dzisiaj nawet nikt już nie bierze ich pod uwagę, czy prezydent Warszawy. I w polityce ważna jest pokora, myślę. To, że w polityce się bywa, że to wszystko zależy od wyborców. Naprawdę, politycy często są na fali znoszącej, a później szybko spadają w dół i trzeba zawsze pamiętać o tym, że łaska wyborców na pstrym koniu jeździ i naprawdę może się wiele jeszcze zdarzyć przez te 3-4 lata. Ja dzisiaj fantastycznie czuję się w roli prezydenta miasta. Ja to robię z pasją, ja kocham to robić. Ja po tym spotkaniu mam jeszcze kilka innych spotkań. Będę rozmawiał na przykład o inwestycji w call center w naszym mieście, o wielu innych projektach. Więc to jest moja pasja. Postawić Słupsk na nogi, odzyskać godność tego miasta. Jak mi się to uda, to ja naprawdę będę spełniona. Poza tym ja przeszedłem bardzo długą drogę. Ja nigdy nie marzyłem, że będę posłem, że będę prezydentem miasta, że będę rozmawiał z panią dziennikarką New York Timesa. No to wie pani, to jest dla mnie zawsze. Ja pochodzę z jakiegoś, nie z jakiegoś ogromnego miasta, nie z jakiejś super bogatej rodziny. Ja nie otrzymałem jakiegoś najlepszego wykształcenia na świecie i droga, którą ja osiągnąłem, ja jestem gejem, ja jestem ateistą, ja przeżyłem naprawdę bardzo wiele takich złych rzeczy. Ja chciałem po prostu normalnie żyć i to życie mnie wyniosło tutaj, gdzie jestem i ja mam najwspanialszą biografię mojego życia, jaką mogłem sobie napisać dzisiaj. Jeżeli ona by się zakończyła dzisiaj, to bym był naprawdę najszczęśliwszym również człowiekiem. A wszystko, co dostanę jutro, pojutrze, za tydzień czy za 3 lata, to będzie dodatkowym bonusem, który sprawi, że ja będę wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Więc pytanie o takie rzeczy dla mnie pokazują, że ja naprawdę dzisiaj się czuję całkowicie spełniony i szczęśliwy i nie zastanawiam się, co będzie za 3-4 lata w tym kontekście, bo to wszystko zależy od wyborców. Ale muszę zapytać, nie miał pan nawet takiej wizji przemykającej przez chwilę przez głowę prezydent Polski Robert Biedroń? Nie,
Nie, naprawdę nie. To jest oczywiście bardzo miłe, to jest miłe, tylko że ciągle sobie mówię, słuchaj, naprawdę, to jest moment, w którym musisz być sobą. To nie jest moment, w którym przesiadasz się w limuzynę prezydenta miasta, tylko wsiadasz do autobusu, jedziesz autobusem i słuchasz ludzi. Wychodzisz na ulicę, rozmawiasz z ludźmi. Bywasz wśród ludzi i staraj się być sobą, bo stracisz dystans, uderzy ci woda sodowa do głowy i przestaniesz być sobą, a łatwo być przestać sobą. Naprawdę, no właśnie, jak się rozmawia z taką dziennikarką jak pani, jak stoi tyle osób wokół, słuchają mnie, jak ja pieprzę te głupoty, to sobie można pomyśleć, kurde, jesteś najinteligentniejszym człowiekiem na świecie, oni cię wszyscy słuchają, lecisz na żywo w gazecie.pl. No to naprawdę można oszaleć, więc trzeba schodzić na ziemię i myśleć sobie, Biedroń, ty naprawdę nie jesteś najmądrzejszy. Biedroń, ty naprawdę się możesz mylić. Ty naprawdę może przyjść ktoś, kto jest lepszy od ciebie. Ludzie mogą zmienić zdanie i szybko wrócisz do miejsca, w którym zaczynałeś. Mhm. Trzeba ciągle o tym pamiętać, oczywiście stawiając sobie poprzeczkę, ale nie za wysoko, żeby szybko nie spaść. Mhm. A mówi pan o tym, że ważne jest, żeby być zawsze sobą. Czy w Słupsku ma pan takie poczucie komfortu, że może być sobą, jak pan powiedział, i jako gej, i jako ateista? Czy z partnerem zdarza się panu, czy czuje pan się wygodnie, wychodząc z partnerem, trzymać czuję się za rękę, fantastycznie. Pani, zapraszam panią, jak pani wyjdzie na ulicę w Słupsku, to zobaczy pani, jak ludzie podchodzą. W ogóle dzieją się fajne rzeczy, bo ludzie naprawdę są bardzo mili, pozdrawiają, idę do sklepu, panie ekspedientki czy panowie ekspedienci bardzo miło do nas się odzywają, dzieciaki chcą przybijać piątkę, reagują bardzo spontanicznie i mówią, o Biedroń, Biedroń, takie małe dzieciaki. No, rzadko się zdarza, żeby prezydent miasta był tak rozpoznawalny i dzieciaki tak spontanicznie, żywiołowo reagowały i to jest fantastyczny klimat. Nie chciałbym go stracić, chociaż wiem oczywiście, że to się może zużywać, że wiele osób może być zawiedzionych, że Biedroń nie buduje kolejnego akwaparku, że nie ma lotniska z bezpośrednimi połączeniami do Dubaju, Nowego Jorku i Sydney, że nie przyjechał do nas jeszcze Barack Obama albo Madonna, bo przecież przyjeżdża Magda Gessler, Joanna Krupa i wiele innych gwiazd, więc gdzie jest Obama i Madonna, więc to się może zużywać. Ale to jest fantastyczny moment. Ja naprawdę czuję się w naszym mieście, w moim mieście no najlepiej na świecie. To jest coś przepięknego i ta atmosfera ja to zapamiętam do końca życia. Ja czasami mam łzy w oczach, jak wchodzę do szkoły i dzieciaki krzyczą Biedroń, 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 przybiegają, jak starsze panie pozdrawiają. Ja pamiętam czasy, kiedy we mnie rzucano kamieniami. Ja pamiętam, jak walczyłem o prawa osób LGBT i policja nas atakowała. Ja pamiętam naprawdę straszne czasy, kiedy mnie opluwano, jak siadałem do tramwaju. No, państwo też czytaliście o pewnych sprawach, nawet one się kończyły karnie, gdzie ja byłem pobity i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak to szybko się zmieniło, ale też muszę pamiętać, że ja mam pewną odpowiedzialność, że dzisiaj te same rzeczy spotykają na przykład uchodźców, osoby, które nie są podobne do nas, są trochę inaczej wyglądają, więc ja dzisiaj trochę też spłacam dług wobec tych osób. Myślę sobie, ja wiem, co wy czujecie, kiedy ludzie mówią na was bydło, ciapaki, że trzeba im ucinać głowy, że trzeba ich lepiej, żeby utonęli. Ja sam to przechodziłem, bo ja słyszałem podobne słowa. Dzisiaj na szczęście my Polacy odrobiliśmy lekcję w przypadku osób LGBT, ale nadal nie odrobiliśmy tej ważnej lekcji w przypadku uchodźców. I ja czuję moralną odpowiedzialność, że muszę spłacić też jakiś dług wobec tych osób i pomóc im. No właśnie, panie prezydencie, bo jeżeli chodzi o dyskusję o uchodźcach, strasznie dużo zostało już powiedziane i z prawej, i z lewej strony. Pan sam mówił o przejawach rasizmu, ksenofobii. Ta dyskusja jest bardzo gorąca i bardzo taka emocjonalna. Jedna rzecz, która według pana nie wybrzmiała albo która nie została powiedziana w tej dyskusji, a powinna? Myślę, że powinien być bardziej mocny głos tych, którzy dzisiaj mają wiele do powiedzenia, że my ludzie, którzy mają dostęp do mikrofonów, kamer, do pisma, możemy coś napisać, powiedzieć, powinniśmy jeszcze głośniej mówić o tym, powinniśmy zrobić wszystko, żeby przy każdej okazji o tym mówić, bo jest zbyt wiele uprzedzeń, stereotypów i niestety nienawiści wobec uchodźców, niezrozumienia całkowitego, niechęci też do nauki, do tego, żeby poznać ich, żeby zrozumieć, wczuć się, odrobinę empatii też mieć wobec tych ludzi. I
my mamy taką pewną odpowiedzialność, jako ci, którzy mogą więcej powiedzieć, mogą więcej pokazać, wyjaśnić, którzy mają to szczęście, że też mogli kończyć szkoły jakieś, którzy bywali, podróżowali, widzieli inny świat. To, tym trzeba się dzielić też z tymi, którzy nie mieli aż tyle szczęścia i też nie mają takich narzędzi jak my. Mhm. Rozmawiać ze sobą, edukować. Ja wiem, jak to jest ważne, bo sam to przechodziłem. Sam przechodziłem tę samą drogę, którą dzisiaj przechodzą uchodźcy. Od całkowitej negacji, nienawiści, rzucania kamieniami, opluwania, poprzez zrozumienie, akceptację i jakiś szacunek. Więc to jest do zrobienia, to jest do przejścia i my Polacy to przejdziemy wcześniej czy później. Tylko szkoda, że musimy to przechodzić w takiej atmosferze znów. Pan już ze swojej strony jako prezydent Słupska zadeklarował, że przyjąłby do siebie uchodźców. Jak pan myśli, jakie działania powinny zostać podjęte, żeby pomóc tym ludziom się zasymilować i być może również mieszkańcom Słupska pomóc oswoić się z nowymi przybyszami? No my już podejmujemy pewne działania. Po pierwsze, jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, ale mam nadzieję, że nie ostatnim i naszym śladem pójdą też inne miasta, gdzie we wszystkich szkołach będziemy rozmawiali o problemie uchodźców. Zaprosiliśmy już organizacje pozarządowe, zgłosił się UNHCR, PAH, Amnesty International, Wolna Syria, kilka innych organizacji, które pomagają nam zorganizować takie spotkania. Będziemy o tym rozmawiali w szkołach i pokazywali dzieciakom, młodzieży, nauczycielom, że naprawdę uchodźcy to są podobni ludzie do nas, że nikt nie ucieka też ze swojej ojczyzny tylko dlatego, że chce z niej uciec, chce z niej wyjechać, żeby zarobić trochę więcej. Są pewne powody, dla których ci ludzie uciekają, bardzo poważne powody. Czyli lekcje tolerancji, szacunku, otwartości, ale też my już współpracujemy bardzo blisko z wojewodą pomorskim, który na szczęście powołał pełnomocnika do spraw uchodźców i już przygotowujemy rozwiązania systemowe, zastanawiamy się, jak przygotować się na przyjęcie uchodźców. Też inne gminy na Pomorzu deklarują już chęć przyjęcia, więc nie jesteśmy sami też w tej rodzinie otwartych gmin i miast. I to musimy też robić, przygotować się, sprawdzić, na ile nas stać. To nie będzie wielka liczba uchodźców. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to będzie maksymalnie 7 tysięcy osób. 7 tysięcy osób to nawet nie jest jedna rodzina na jedną gminę w Polsce. My przyjęliśmy 100 tysięcy Czeczenów i nikt tego nie zauważył. A ile w Słupsku się zmieści? Dzisiaj jeszcze nie wiemy, oceniamy, ale to naprawdę, to zależy też, czego się od nas oczekuje. Jeżeli oczekuje się tego, że my na trwałe jakoś zapewnimy warunki, to jesteśmy oczywiście na mniejszą skalę je zapewnić w stanie, ale jeżeli tymczasowo, no to na większą, bo można udostępnić jakiś budynek, dostosować go na pewien czas. To dzisiaj to szacujemy, pomaga nam w tym wojewoda, ale na pewno dzisiaj mamy moralny dług do spłacenia. Polacy to jest także społeczeństwo uchodźców. W ogóle my mamy w naszym DNA ludzkości wpisany nomadyzm, uchodźstwo, imigrację. Każdy naród wcześniej czy później będzie albo był ofiarą jakiegoś konfliktu, musiał emigrować, uchodzić. Więc to jest kwestia czasu, naprawdę. Dzisiaj odpukać, my nie mamy wojny od kilkudziesięciu lat, ale nie wiemy, co się stanie jutro, pojutrze i czy nie będziemy potrzebowali pomocy na przykład ze strony naszych braci i sióstr w krajach arabskich czy w innych częściach świata. Chciałbym przypomnieć, Iran, przyjął 120 tysięcy polskich uchodźców podczas II wojny światowej, 20 tysięcy dzieciaków. I oni nie pytali wtedy, jaki jesteś narodowości, czy jesteś chrześcijaninem, jaką religię wyznajesz, czy nie jesteś obcym i kulturowo. Po prostu przyjęli, bo taka była konieczność dziejowa. Ale wie pan doskonale, że Polacy dzisiaj jednak pytają. I większość Polaków, według sondaży, nie chce dzisiaj uchodźców, więc jeżeli mówimy o tych uchodźcach, którzy mają zamiar zostać w Polsce na dłużej, nie tylko tak tranzytowo, jakie działania należy podjąć, aby pomóc im tutaj się zasymilować? Mówimy lekcje nauki języka polskiego? Ale polskie państwo jest idealnie do tego przygotowane. My naprawdę mamy instytucje, które od lat już pracują w tym zakresie. Mamy Urząd do Spraw Uchodźców, współpracujemy z UNHCR-em, my mamy organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w tym zakresie. Nasze gminy, miasta, województwa, powiaty są na to przygotowane. Mhm. Dzisiaj system... Czyli jak wygląda ten program działania? Jak wygląda dzisiaj działanie ze strony wojewody, starosty,
To po prostu to są już procedury, które natychmiast są uruchamiane, my zbieramy te informacje, przekazujemy, wszystko jest zorganizowane. Myślę, że minusem jest brak edukacji. Mhm. Przepraszam, że nikt przez te lata nie zainwestował w naszą edukację, żeby wiedząc o tym, że wcześniej czy później zmierzymy się z problemem uchodźstwa czy imigracji, żeby przygotować nasze społeczeństwo do tego mentalnie, żeby w szkołach o tym rozmawiać, żeby pokazywać, że inny nie znaczy gorszy, że jeśli ktoś jest uchodźcą, to ma naprawdę powody dlatego, żeby uchodzić ze swojego kraju. O tym się nie rozmawiało w szkołach. Tak zresztą jak kiedyś nie rozmawiało się dzisiaj w dużej mierze nadal o osobach LGBT. Udawano, że tego tematu nie ma, że to nigdy do nas nie przyjdzie. A wiedzieliśmy dobrze, że wcześniej czy później, tak samo jak w krajach Europy Zachodniej, do Polski także przyjdzie fala uchodźców. Czy to z Syrii, czy to z Ukrainy, czy z jakiegokolwiek innego kraju, ale przyjdą. I chowaliśmy w głowę w piasek. I to jest największy błąd. Panie prezydencie, edukowanie to jest bezsprzeczna potrzeba, ale praca u podstaw zawsze zajmuje dużo czasu, natomiast dzisiaj mamy problem i dzisiaj mamy problem też z nastawieniem polskiego społeczeństwa względem osób, które tutaj będą szukać schronienia. Więc czy jest coś, co pan jako prezydent miasta może zrobić dla tych osób i być może też dla tych Polaków, którzy nie czują się przekonani, czy wręcz boją się tych osób, które tutaj przyjadą, aby uspokoić, w sensie zapewni pan, że będzie nauka języka polskiego. Będą jakieś kursy zawodowe. Wszystko jest organizowane przez wojewodę. To jest wszystko organizowane i to bardzo dobrze wygląda. Znaczy, pan to powtarza, ale tymczasem nikt nie jest przekonany. Znaczy, nikt, mam na myśli Polaków, którzy się boją. My mamy w Polsce uchodźców. Mhm. I proszę zobaczyć, oni idealnie się, my się idealnie integrujemy, bo to też jest straszny przesąd, że to oni muszą się z nami integrować, to my się przede wszystkim musimy z nimi integrować, to my mamy problem, nie oni. Bo my najczęściej ich nie akceptujemy, oni nas akceptują, oni przyjeżdżają do nas i chcą z nami żyć. To my najczęściej nie chcemy żyć z nimi i dlatego to my powinniśmy się z nimi w jakiś sposób asymilować, przyzwyczajać, oswajać. Bo to my mamy problem, a nie uchodźcy. Więc to jest problem. Ale dzisiaj te instrumenty nauki, wsparcia socjalnego, pomocy, to wszystko jest ogarnięte. Nieogarnięte są te sprawy niestety edukacji. To jest największy problem. Co ja robię? Ja na przykład bardzo dużo na ten temat mówię. To mnie bardzo dużo kosztuje, tego, że jest bardzo dużo hejtu wobec mnie. I mieszkańcy Słupska także hejtują mnie. Ja dostaję bardzo dużo nienawistnych informacji, jak wchodzę na portale, to ja widzę tą nienawiść, która się wylewa po prostu także wśród mieszkańców mojego miasta, ale ja to rozumiem, bo to jest po prostu niewiedza, to jest lęk, to jest strach. Jestem przekonany, że jak oni poznają, dotkną, tak jak dotykali kiedyś tego Biedronia, jak mogli podejść, zapytać, zadać nawet jakieś dziwne pytania, na często intymne w moim przypadku, to oni po prostu się przyzwyczaili do tego Biedronia i widzą, że to nie jest żaden zboczenie, że on nie gwałci dzieci, że on nie biega w jakichś różach wielkich, boa i tak dalej. Czasami może biegam w boa, ale to jest rzadkość. Najczęściej to niestety chodzę tak ubrany. Więc oni zobaczyli, że Biedron jest równie nudny jak te inne pasibrzuchy, którzy chodzą w garniturach, w krawatach i po prostu to jest pedał, nie pedał, ale nasz prezydent. I tak samo będzie z uchodźcami, tylko trzeba to pokazywać. Dziękuję za tę odpowiedź. Proszę. Tymczasem mam kolejne pytanie z Facebooka. Tym razem jest to pan Dariusz, który jeszcze nawiązując do tematu uchodźców. Pomoc uchodźcom to jedno, ale czy nie warto być mądrym przed szkodą w kontekście nieograniczonej fali imigracji, tak jak w Szwecji, Danii, Niemczech, po kolejnych falach imigrantów? Czy zasięgał pan opinii ekspertów od bezpieczeństwa w kontekście uchodźców? Czy zasięgał pan opinii od bezpieczeństwa w przypadku uchodźców? Czyli zakładamy, że uchodźcy to jest jakieś niebezpieczeństwo. A dlaczego oni mieliby być niebezpieczeństwem? Znaczy zakładamy, że oni prawdopodobnie są tymi terrorystami, którzy chcą do nas wniknąć. Nie wiem, coś chcą robić tutaj. Być może chodzi też o pewne różnice kulturowe, bo nie da się... Ale eksperci od bezpieczeństwa nie zajmują się różnicami kulturowymi. No więc myślę, że to jest jakieś uprzedzenie. Myślę, że to przede wszystkim jest lęk przed tutaj... Przenikną do nas terroryści jacyś, którzy będą wysadzali coś. Także terroryści działają w ten sposób. Przejście przez kilka miesięcy przez tę gehennę związaną z uchodźstwem nie jest dla terrorystów. Terroryści wywodzą się najczęściej z krajów, w których dokonują zamachów,
jak w Wielkiej Brytanii czy we Francji dochodzi do zamachu, to się okazuje, że są to mieszkańcy tych krajów, często zresztą zasymilowani albo na Francuzi, albo Brytyjczycy, albo przylatują samolotem do tego kraju, w którym chcą podłożyć bombę. Więc to jest taki stereotyp kompletny. Poza tym naprawdę, jak ktoś podróżuje, to widzi, jak bogate są kraje, gdzie jest różnorodność, a jak biedne są kraje, które na tę różnorodność się zamykają. Dzisiaj wygrywa się różnorodnością, kreatywnością. W Polsce dzisiaj już brakuje nam 3 milionów osób, żebyśmy mogli mieć wypłacane emerytury w przyszłości. Z całym szacunkiem dla narodowców i tych, którzy chcą zamykać się na uchodźców, nie wierzę, że oni aż będą takimi reproduktorami, że będą mieli taką gromadę dzieci, żeby zapewnić te 3 miliony osób. Jeżeli są narodowcami, to niech mają po 20-30 dzieci, jeżeli tak nie chcą tych uchodźców, bo ktoś musi zapracować na te wszystkie emerytury. Nie wierzę w to, że tak będzie, ale wierzę, że jeżeli są ludzie, którzy chcą do nas przyjeżdżać, to powinniśmy się na nich otworzyć, bo poza kwestiami etycznymi, humanitarnymi są także kwestie ekonomiczne. Ekonomiści podkreślają, tam gdzie się przyjmuje imigrantów, tam gdzie się przyjmuje uchodźców, tam gospodarki działają lepiej, bo jest po prostu siła robocza, bo są ludzie, którzy pracują na kolejne pokolenia. Ja w Słupsku, ja mam problem wyludniającego się miasta. Ja mam u mnie w ciągu 10 lat było 11 tysięcy dzieciaków, a nauczyciele chcą pracować w tych szkołach i mówią, panie prezydencie, pan nie zamyka szkół, bo gdzie my będziemy pracowali? Jeżeli ja nie znajdę dzieciaków do szkół, to ja będę musiał zamknąć te szkoły. Pracodawcy przychodzą do mnie, bezrobocie się zmniejsza, a my chcemy zatrudniać. Potrzebujemy pracowników, więc jeżeli ja nie będę miał dla pracodawców pracowników, to oni się wyniosą tam, gdzie ci pracownicy będą, czyli do innych krajów. Naprawdę chcemy sobie takie kółko zrobić? Myślę, że to nie jest w niczyim interesie. Jedno z pytań, które również pojawiało się na Facebooku i Twitterze, brzmi, czy pan przyjąłby pod swój dach uchodźców? Tak jak wzorem prezydenta Lecha Wałęsy. To jest taki szantaż trochę moralny. To jest takie, oczywiście ci, którzy zadają to pytanie, to oni dobrze wiedzą, że wiele osób nie ma na to warunków, jest otwartych i tak szantażują. Jesteś otwarty, to przyjmij tych uchodźców. Ja akurat nie mam warunków, ponieważ wynajmuję małe mieszkanie w moim mieście. Nie stać mnie na to, żeby kupić mieszkanie. Nie jestem w stanie kupić sobie mieszkania dzisiaj. Nie jestem w stanie przyjąć pod swój dach uchodźców, ale też nie chcę, żeby ktoś mnie szantażował w ten sposób. Uchodźcy naprawdę mogą sobie poradzić i nasze miasta są gotowe na to, żeby im pomóc. I nikt, kto jest otwarty na kwestię uchodźców, nie musi być w ten sposób szantażowany. Bo to, że jestem otwarty w stosunku osób LGBT, nie znaczy, że muszę być osobą LGBT. To, że jestem otwarty w stosunku do Romów, nie znaczy, że muszę mówić w języku romskim. I to, że jestem otwarty na uchodźców, nie znaczy, że muszę przyjmować uchodźców do swojego domu. Ważne, że stworzę taki klimat, w którym oni taki dom znajdą, albo sobie zbudują, albo kupią, albo dostaną na pewien czas, żeby mogli stanąć na nogi. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, chociaż wydaje mi się, że znam na nie odpowiedź. To jest Kinga na Twitterze, pyta o pana stanowisko w sprawie legalizacji marihuany. To już odpowiedziałem. Jestem za. Ja sam popalałem, za co miałem problemy. W Sejmie chciano mnie odwołać. Prawica bardzo się oburzyła. Byłem wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. No i oni uznali, że nie przystoi przewodniczącemu Komisji Sejmowej palić marihuanę i próbowano mnie odwołać. Palę marihuanę od czasu do czasu, uwielbiam marihuanę i jej zapach. Nie jestem uzależniony. Nienawidzę na przykład alkoholu i innych używek. Słodycze lubię, jestem uzależniony od słodyczy. Marihuana sprawia mi przyjemność. Mam wiele wspólnego trochę w tej kwestii z Witkacym. To też jest towar promujący nasze miasto. Uważam, że należy także ze względów medycznych zalegalizować marihuanę. To jest jakiś absurd, że w XXI wieku ktoś próbuje decydować o tym, co ja mam palić, czego mam nie palić. Ja sam chciałbym o tym zdecydować. Marihuana ma dużo mniejsze skutki uboczne od papierosów, alkoholu, słodyczy, cukru właśnie, innych używek, kawy, innych używek. Naprawdę jestem wielkim zwolennikiem uregulowania tej kwestii, szczególnie, że dzisiaj na tej kwestii zyskują przede wszystkim dilerzy, a państwo nie ma żadnej kontroli, oczywiście nie wspominając już o profitach finansowych, które też traci. Dziękuję. Kolejne pytanie jest, przyznam, że od naszego kolegi redakcyjnego, Piotra Markiewicza, który
Jest szalenie ciekawe, jakie jest pana ulubione przekleństwo. Ojejku, no mam przekleństwo, ale nie chciałbym ich promować, bo ja dzisiaj muszę być trochę autorytetem dla młodzieży. Młodzież z słupskich szkół to pewnie słucha w dużej mierze. Później zamiast witać mnie w Biedroń, to będą krzyczeli jakieś wulgaryzmy i nauczyciele już więcej mnie nie wpuszczą do szkoły. Nie mogę tego powiedzieć. Powiem pani później na ucho. Dobra. Tutaj mamy kolejne pytanie od Miłość nie wyklucza na Twitterze. W 2005 roku nielegalna obrzucona kamieniami parada. 10 lat później jest pan prezydentem miasta. Równość małżeńska za kolejną dekadę? Aż dekadę? Mam nadzieję, że szybciej. Mam nadzieję, że dużo szybciej. Jakby ktoś mnie pytał 10 lat temu, 5 lat temu, jak będzie wyglądała Polska, pewnie nie powiedziałbym, w tym kontekście osób LGBT, pewnie nie powiedziałbym, że będzie pierwsza otwarcie transseksualna posłanka, gej, poseł, prezydent miasta, kilku radnych już w wielu miastach, którzy są otwarcie homoseksualni, sołtysi, wójtowie, to już jest całkiem sporo w Polsce. Naprawdę Polska bardzo się otworzyła w tej kwestii. Ja jestem taki dumny z polskiego społeczeństwa, z tego, że my odrobiliśmy tę lekcję. Jest coraz lepiej. Oczywiście politycy to nie odrobili tego, to już w ogóle jest inna kategoria niestety. Oni zawsze są zacofani względem społeczeństwa, co jest fatalne, jeśli chodzi o klasę polityczną, bo klasa polityczna powinna być bardziej progresywna, otwarta i trochę narzucać też te kierunki, być o 2-3 kroki do przodu przed społeczeństwem, przewidywać, ale oni w ogóle nie mają żadnej wizji większości. Więc ubolewam na tym, ale my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak te sprawy szybko pójdą do przodu. Dzisiaj jak słyszę polityków, Ewa Kopacz, jeszcze 12 lat temu, kiedy wystartowałem pierwszy raz, jako pierwsza otwarcie homoseksualna osoba w wyborach publicznych, powiedziała, że tą deklaracją, że jestem gejem, przekreśliłem swoje życie publiczne i nikt mnie nie wybierze, nie powinienem być wybrany do żadnego ciała publicznego. Ewa Kopacz to powiedziała. Dzisiaj pani premier jest wielką zwolenniczką związków partnerskich. Ile się zmieniło? Przyjeżdża do mnie, witam ją kwiatami, szanujemy się, nawet się dość polubiliśmy. No to naprawdę, to świat się bardzo szybko zmienia w tej kwestii. Więc miłość nie wyklucza, w pewnym momencie już za niedługo myślę, że będzie rzeczywistością. Mam nadzieję, że także te kwestie będą uregulowane jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest od kampanii przeciw homofobii. Ja zakładałem tę organizację, jest mi bardzo miło. 14 lat obchodzi w tym roku. I dziś kampania przeciw homofobii jest ciekawa. W październiku odbędą się wybory parlamentarne. W programie kilku partii znalazł się zapis dotyczący wprowadzania związków partnerskich. Na jakich kandydatów według pana powinny głosować osoby LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne? Tych, którzy dzisiaj mają odwagę w tych sprawach powiedzieć szczerze, co myślą i otwarcie, bo wielu chowa głowę w piasek, nadal bojąc się reakcji lokalnych mediów, biskupa, dyrektora szkoły, katechety i tak dalej. Jest coraz większa rzesza polityków, którzy w tych sprawach mają odwagę mówić naprawdę to, co myślą. Nie są tchórzami, nie chowają głowy w piasek i na tych warto głosować bez względu na barwy polityczne. Bo dzisiaj nawet na prawicy są tacy politycy, którzy w tych kwestiach są dość otwarci, przeszli dużo długą drogę, jeśli chodzi o zrozumienie, jak na przykład Ewa Kopacz i nie mają tego problemu. Ubolewam oczywiście, że Platforma Obywatelska przez tyle lat nie wprowadziła związków partnerskich, mogli to zrobić, podobnie jak Sojusz Lewicy Demokratycznej mógł to zrobić, no ale problemem jest to, że my nie stawiamy na polityków odważnych, polityków, którzy mają wizję. My wybieramy polityków na podstawie emocji, że właśnie kierujemy się kupą, krzyżami, innymi pierdołami, jeśli chodzi o tematy, a naprawdę nie pytamy ich o ważne dla nas rzeczy. Warto pytać, bo oni będą decydowali o naszej przyszłości w kontekście 4 czy 5 kolejnych lat. Dziękuję. Teraz dziękuję czas bardzo. Na kolejne pytanie z sądy ulicznej przeprowadzonej przez Tomka Golonkę. Bardzo proszę. Panie Robercie, przy całym szacunku do pańskiej osoby, gdzie mamy szukać osób takich jak pan? Wolnomyślących,
swobodnych, z misją i z jakimiś celami, a nie tylko zapatrzonych w zagarnianie jakichś korzyści dla samego siebie. No. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Również no pana właśnie. Pozdrawiamy. Panie Robercie, gdzie szukać takich osób jak pan? Pan już mówił, nie stawiamy na polityków odważnych. Myślę, że przede wszystkim rozsądnie wybierać, nie dawać się ponosić emocjom, starać się wsłuchiwać to, co politycy mówią. Nie, ja byłem w Sejmie, ja wiem, jak to wygląda. Sprawdzać, jak politycy pracują. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia, wchodzić na stronę sejmową, weryfikować to, czy oni naprawdę swoimi czynami też potwierdzają to, co mówią. Często to niestety nie idzie w parze. I stawiać na tych polityków, którzy budują, a nie burzą. Bo dzisiaj mam takie wrażenie, że w polityce bardziej opłaca się burzyć niż budować. Trudniej jest oczywiście przejść taką drogę, gdzie się jest, gdzie się mówi to, co się myśli. Na przykład ja płacę ogromną cenę za to, że mówię o uchodźcach pozytywnie. Wiem, że dzisiaj nie ma na to klimatu. Wiem, że ja dzisiaj, jak patrzę na Facebook, to wiele osób przestaje mnie lajkować, hejtuje mnie. Zablokowałem kilkaset osób na moim fanpage'u, czego nie żałuję oczywiście, bo obrażali uchodźców. Ja na tym tracę, jeśli chodzi o popularność. Ale wiem, że ja jestem w polityce, żeby załatwiać realne problemy. Nie jestem w polityce, żeby mieć 200 tysięcy lajków, a zbliżam się do tego. Ja mogę mieć 10 tysięcy lajków, ale te 10 tysięcy lajków musi być naprawdę tych ludzi, którzy wierzą w to, co ja mówię i, że to są, i muszę być szczery w tym, co robię, muszę być wiarygodny w tym, co robię. Jeżeli przestanę być wiarygodny, to nie chcę być w polityce. Więc szukajcie takich polityków, którzy naprawdę widzicie, że was nie ściemniają, że was nie oszukują. A to nie jest oczywiście łatwe, szczególnie jak się jest w jakiejś partii politycznej, bo partia polityczna chce nas wrzucić w jakiś garnitur. Ja często głosowałem wbrew Januszowi Palikotowi. Podniesienie wieku emerytalnego, wyrzucenie Wandy Nowickiej, wyrzucenie Anki Grodzkiej. Wiele kwestii, gdzie klub decydował inaczej, ja byłem przeciwko takim decyzjom. Płaciłem za to cenę, ale zachowałem kręgosłup moralny. I dzisiaj mogę patrzeć w oczy Wandy Nowickiej i powiedzieć: Wanda, ja naprawdę wierzyłem, że to, co ci zrobił Janusz Palikot, było po prostu chamstwem i dlatego głosowałem przeciwko wyrzuceniu ciebie. Zachowałem twarz jakąś. Jak widać, to się opłaca, bo nie zniknąłem z polityki, a ci, którzy głosowali za wyrzuceniem Wandy, prawdopodobnie już nie będą w Sejmie. Zobaczymy. Teraz mam kolejne pytanie z Twittera. Niestety ciężar gatunkowy jest troszeczkę inny. Aleksandra na Twitterze zastanawia się, co pan myśli o ustawie o sklepikach szkolnych? W jaki sposób szkoła może rozwiązać ten problem? Tak, my w Słupsku też mamy ten problem, w całej Polsce jest ten problem. Ja głosowałem za tą ustawą, uważam, że to jest bardzo dobra ustawa, tylko że niestety państwo nie przygotowało sklepikarzy do tego, żeby udźwignąć ten ciężar. Dzisiaj w naszym mieście zastanawiamy się, jak to zmienić i organizujemy już spotkanie z właścicielami sklepików, którzy w dużej części niestety też pozamykali swoje sklepiki, bo nie potrafili się odnaleźć w tej nowej ustawie, która jest bardzo restrykcyjna. I chcemy im pokazać, że można wyprodukować takie rzeczy, nawet lokalnie, które będą pasowały do tej ustawy i będziemy naprawdę zdrową żywność sprzedawali w sklepikach. To też jest bardzo niepopularne i ubolewam nad tym, bo tracą na tym dzieciaki tych rodziców. Dziecko jest podobno największą wartością dla nas samych, a jakoś mamy duży margines swobody dla sprzedaży chipsów, coli, gazowanych napoi, słodyczy w sklepikach. No ludzie, jeżeli jest dla nas najważniejszą wartością, to staramy się ochronić dziecko przed tym. Więc jak ochronić? My w Słupsku mamy na to pomysł. Będziemy rozmawiali, już rozmawiamy ze sklepikami i chcemy pokazać, że u nas nasi lokalni przedsiębiorcy, którym często też brakuje rynku zbytu, bo muszą konkurować z wielkimi firmami, które sprzedają te wszystkie, nie będę mówił, batony i tak słodycze i napoje, że my możemy to wyprodukować zdrowo, ekologicznie, lokalnie, zgodnie z warunkami ustawy i jeszcze zarobić na lokalnym rynku. Są same plusy tego. Już organizujemy się i będziemy takie produkty sprzedawali w sklepikach i mam nadzieję, że sklepikarze wrócą do naszych szkół i że będą zarabiali tak, jak zarabiali, może jeszcze więcej do tej pory. Więc sami samorządowcy muszą sobie radzić. Zresztą zauważyłem, że samorząd jest bardzo pragmatyczny i praktyczny. My musimy być
do bólu praktycznie. To nie jest tak jak w Sejmie, że sobie można wyjść na mównicę, pieprzyć głupoty przez, przepraszam, kilkadziesiąt minut bez żadnej odpowiedzialności, bo ja mam konkrety. Sklepikarze płaczą, że im że muszą zamykać sklepiki, gdzieś tam drzwi do toalety trzeba wymienić w mieszkaniu komunalnym, drogę załatać, ksiądz krzyczy, że podobno chce mu zrobić miejsce, żeby kupy psy robiły, co jest bzdurą oczywiście, gdzieś trzeba policzyć krzyże. To są praktyczne rzeczy, więc bycie samorządowcem to jest naprawdę fascynująca rzecz i każdy parlamentarzysta powinien przejść taką drogę i być może na miesiąc gdzieś odbyć praktyki w jakimś samorządzie, to się nauczą życia i przestaną gadać głupot w Sejmie. Ja sam gadałem głupoty, przyznaję się. Dziś, jakbym wrócił teraz do Sejmu, to bym bardziej bym był pokorny. Natomiast kończy nam się czas i mamy, zostało nam czas na ostatnie pytanie. To jest znowu Kamil na Facebooku. Mam nadzieję, że będzie równie konkretnie. Jakiej muzyki pan słucha? Teraz mój partner będzie zawstydzony. Krzysztofie, przepraszam cię. On wie, że ja niestety uwielbiam słuchać takiej muzyki ubu-dubu, techno i tak dalej. To mi to daje energii, chyba ja mam bardzo taką, jestem osobowością, która ma dużo energii, jest taka bardzo żywiołowa, ciągle gestykuluje i to mi dodaje chyba powera, ale dominuje raczej muzyka klasyczna, poważna. Zresztą jak czekałem teraz na ten wywiad u was w sklepiku, przeglądałem, co macie do sprzedaży i muszę powiedzieć, że większość kolekcji już zakupiłem, którą macie w ofercie. Mam wszystkie serie Gazety Wyborczej, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. Chopina mieliście, opery wszystkie. Jestem wielkim miłośnikiem opery. Często chodzimy do opery z moim partnerem. Znamy się na operach, rozpoznajemy różne głosy. Mamy przecież wielkich śpiewaków polskich, śpiewaczki, więc taką muzyką klasyczną bardzo się fascynuję. Zresztą w Słupsku my mamy Festiwal Pianistyki Polskiej, jeden z największych festiwali w Polsce i w tej części Europy. 50 lat będzie obchodził w przyszłym roku. Mhm. To jest naprawdę grzechem byłoby nie interesować się muzyką klasyczną, mieszkając w naszym mieście. Mhm. Panie prezydencie, to już będzie ostatnie pytanie. Muszę przeprosić mojego reżysera. Szkoda. Bo chyba kończy mnie nam też się czas, ale ja jestem szalenie dłużej. Ciekawa. Jest pan jedną z tych osób, którym chyba zadano już prawie każde pytanie, nawet takie najbardziej osobiste. A takie jedno pytanie, którego nikt nigdy nie zadał Robertowi Biedroniowi, a to pytanie powinno być zadane. Nie ma chyba takiego pytania. Bałem się, że pani zada pytanie, na które nie będę mógł odpowiedzieć i to jest chyba to pytanie. Zadała pani pytanie, na które w życiu nie znajdę odpowiedzi. Po raz pierwszy w życiu. To na tym chyba możemy tu mnie pani zakończyć. Panie prezydencie. Wydawało mi się, że mam odpowiedzi na każde pytanie. Okazuje się, że nie, niestety. Udało się. Niestety. Tych pytań do pana jest dużo, dużo więcej. Ja sobie pozwolę je panu przekazać po naszym spotkaniu. Dziękuję. Tymczasem bardzo dziękuję za przyjęcie tego dziękuję zaproszenia. Bardzo. Było nam bardzo miło i zapraszamy częściej. Ja zapraszam częściej do Słupska. Do zobaczenia. A wszystkim państwu bardzo dziękujemy za nadesłanie pytań do naszego gościa i za oglądanie nas na żywo. Natomiast całość wywiadu będzie można obejrzeć na kanale gazeta.pl na YouTubie. Dziękuję, do zobaczenia.